Legia Warszawa, Górnik Zabrze 1-3. Słaby początek sezonu zaliczyli także trzecioligowi piłkarze Ursusa Warszawa. Po 7 kolejkach są na przedostatnim miejscu w tabeli, a ich dorobek to zwycięstwo, remis i aż 5 porażek. W ostatnim meczu Traktorki w derbach Mazowsza podejmowały na własnym stadionie bronię Radom, dla której był to najlepszy mecz w tym sezonie. Ursus rozpoczął z animuszem i przy odrobinie szczęścia mógł otworzyć wynik, ale pierwszy cios zadali goście. W 18 minucie skutecznym egzekutorem okazał się Michał Kielak, który zakończył akcję rozpoczętą przez Dominika Leśniewskiego. Jeszcze przed przerwą kapitan Radomian do asysty dołożył także trafienie, ustalając wynik spotkania. Wprawdzie w drugiej połowie obie drużyny miały po kilka dobrych sytuacji, ale nie potrafiły ich zmienić na gola. Ursus Warszawa broni Radom 0-2. Mieliśmy przed tym meczem jeden punkt przewagi i to był bardzo ważny mecz dla jednych i dla drugich. Ja się cieszę oczywiście z tych trzech punktów, ale też się cieszę, że dzisiaj do Warszawy tutaj przyjechał zespół. Przyjechał zespół, który podjął tą walkę i pierwszy raz na wyjeździe odnieśliśmy tak bardzo ważne i potrzebne nam zwycięstwo. Jest problem, nie będziemy ukrywać, że nie ma problemu, jeśli w 7 kolejkach mamy 4 punkty. Tak jak do tej pory ta gra wyglądała naprawdę fajnie i te sytuacje były. Przegrywaliśmy po wyrównanych meczach, w których na pewno nie byliśmy gorsi, tak dzisiaj w głupi sposób straciliśmy 2 bramki. Za tydzień broń Radom zagra w Warszawie z Polonią, a Ursus spotka się na wyjeździe z KS Wasilków.